taki daberek z plaży. Witajcie w kolejnym vlogu. Kinia nie może się ruszyć z Gucim, bo on chce cały czas do morza, a Fabcio chilluje obok mnie. Zobaczcie, jakie on ma chicken legi. Guci! Dzień dobry, powiedz! Chicken legi! Tak wygląda Guci. Powiem wam, że od rana dzisiaj jest tak gorąco. I bardzo się tylko super, fajnie. Spacerujemy. Co się tu robi? Brzydka pogoda. Także dzisiaj musimy wykorzystać na maksa. Korzystamy, spacerujemy, poradny spacerek jeszcze przed śniadaniem. Zaraz go zabierzemy na śniadanko. No i zaczynamy. Spacerujemy tak na tym wyjeździe. Jemy dobre rzeczy. No i tak. Ten wyjazd upływa pod znakiem słodkiego lenistwa. Dokładnie. Także zaczynamy kolejny dzień w Grzybowie. Kto pamięta Fabia z Florydy, jak pływał, jak powoli wchodził, jaka była u nas ekscytacja, że Fabio wszedł sam. I teraz też chwila spokoju. Gucci tam szaleje, bo Gucci kocha wodę, a Fabio już powoli, tak, w swoim tempie wchodzi do morza. Brawo, Fabio. Powoli, tak, się schłodzisz troszeczkę. Pięknie jest dzisiaj, naprawdę. A Gucci cały czas by pływał, o! Gucci będzie pływał i się suszył dzisiaj. Uwielbia, Boże, jak on uwielbia wodę. Fabciuś powoli, tak? Sam sobie wchodzi. Fabio tak, wiecie, romantycznie. Na plaży, szum fal. Relaksujesz się, Fabcio, tak? Fabio się relaksuje. Pięknie. Idziemy, brawo, Fabio, chodź. Fabcio, brawo. A u Fabcia jakie chicken legs. Pięknie. Zobaczcie na tego małego wodnego potworka. Co on wyprawia jeszcze teraz? Wodny piaskowy. Piaskowy. Potwór piaskowy teraz, tak? I tak się prezentuje dzisiaj moje śniadanko szakszuka. A Madzi zaraz przyjdzie. Kinia mówi, że już wam pokazała swoje śniadanko. U mnie jest dzisiaj omlecik. Do tego jest sałatka... Cezar? Nie, sałatka grecka bardziej, bo mam oliwki i serfeta. Jeszcze ogóreczek małosolny, lokalny i jakaś pieczeń, także spróbujemy teraz. A u ciebie jak? Bardzo dobre, ale trochę za dużo kolendry. Za dużo kolendry pan dał, a Kinia nie za bardzo lubi kolendrę. Chyba w ogóle. Ale ogólnie bardzo dobre. Także zajadamy i u nas dzisiaj takie śniadanie z widokiem na basen, tak? Za Kinią. Śniadanie z widokiem. Śniadanie z widokiem. A teraz lepiej smakuje. I lepiej smakuje na powietrzu. Jak widzicie, jeszcze dużo leżaków wolnych. My się dzisiaj chyba też tam gdzieś usadowimy na słoneczku, tak? Dzisiaj rano jest bardzo gorąco. Póki co zajadamy, dzisiaj jest mega gorąco i zaraz jeszcze wjedzie kawka. I przyniosłam kawki dla nas i mam small treat do kawki. Są dzisiaj naleśniki z nutellą, z jakimś tym, arbuzy, winogrono i kafa. Kafa. Także zrówko idziemy na basen. I wjechała właśnie, zamówiłam dla Kini kawę mrożoną i chyba sobie też jednak pójdę zamówić. Na lodach pistacjowych, na mleku bez laktozy z bitą śmietaną. Ciekawe, będzie smakowała. Karamel polany. Próbuj. Nie czuć pistacjowy. No bo widzę, że tutaj masz ogałki, są. No, trzeba wymieszać pewnie wszystko. Ale bardzo lubię. To ma zdrówko i dalej chillujemy na basenie. Update taki. Dzień trzeci w tym samym miejscu, ale jest zmiana. Morszczuk. Jest inna rybka. Ale porcje ogromne. A przypominam, że są dziecięce, także zajadamy. I już tradycyjnie po rybce numer 54 w Grzybowie. O, dzisiaj lodzik taki trochę większy. Tak. Przepyszny. Mój jagodowy oczywiście, a Madzi. Ja wolę włoskie, ona świderki. Tym się różnimy. Ja sztuczne, ty naturalne. One chyba też są w proszku, nie wiem. A teraz przerwa w spacerku na lodzika. Czekajcie, bo nie widać. Pokaż, Fabiusz. Tutaj, o. O. Jemy lodziki kołobrzeskie. Rzemieślnicze. Guciś też. Pokaż Guci się tutaj. Na filmiku zobaczcie, proszę, ładnie. Zajadają. Nie mogli się doczekać. A jutro... Całe Grzybowo i a jutro we vlogu będzie u nas nowość, jeżeli chodzi o nasze deserki. Ale oglądajcie jutrzejszego vloga. Wróciłyśmy ze spacerku po lodzikach i zobaczcie na Guciego. Kinia dała tutaj wiatrak na chwilę na podłogę, żeby nam trochę powietrze tutaj się rozmyło w pokoju. A Guciuś, co robisz? No ty to jesteś mistrzem. Po prostu naprzeciwko wiatraka się położył. Ja się tylko nie przeziębił. No właśnie, na chwilę tylko Guci, co? A Fabio tu czeka, bo pani położyła tutaj jedzonko, także będzie zaraz Amciu. A panie idą na gofra, a wy zostaniecie sobie spać w pokoju, tak? A
Ale to są gupole. No, ale powiem wam, że męczy się strasznie Guciuś. Guciuś się bardzo męczy, później weźmiemy wózek, tak? Mamy wózeczek, także wieczorem będziemy sprawdzać, czy będzie chciał wychodzić. No. Powiem wam, że my tak narzekałyśmy, że ogólnie jest dosyć drogo i teraz Fawciuś siedzi pod tym wentylatorem. Że dosyć drogo i ta opłata za pieska, ale mimo wszystko jest bardzo dużo piesków. Prawda? Tak, bardzo dużo. Co się jest w naszym hotelu, nie wiem, teraz jest 10 na pewno, nie? Więcej. Nie jestem w szoku, jaka jest ilość piesków tutaj. I w ogóle ilość piesków tutaj w samym Grzybowie jest bardzo duża. No i Gucci oczywiście się denerwuje, bo Gucci, jak wiecie, strasznie się boi. I nadal tłumy to nie jest dla niego. A ja jestem w szoku w ogóle, ile tu jest ludzi, bo naprawdę są tłumy ogólnie w Grzybowie. No, my teraz idziemy na gofra. Także nudy u nas. Później pewnie partyjka w ping-ponga, jak widzieliście, wczoraj też grałyśmy. A później, co mamy w planach? Ping-ponga, później będziemy grały w grę jakąś. Nie idziemy na spa znowu, ale to dlatego, że jutro ma być brzydka pogoda. Więc stwierdziłyśmy, że jutro wykorzystamy ten dzień na spa, basen, saunę. Mini koncert jest u nas na dole, więc zagramy sobie w planszówkę jakąś i koncert. Także tak. Dzisiaj taki relaksik. Drink. I mamy taki relaksik przed naszym urlopem faktycznym w tym roku. No i coś jeszcze miałyśmy mówić dzisiaj? No i trzeba podobno padać. No ale to zobaczmy. Bo powiem wam, że my w ogóle oryginalnie miałyśmy zabukowany hotel tutaj w Grzybowie właśnie od 16 do 18 tutaj na ten długi weekend. Ale widziałyśmy właśnie, że miała być kiepska pogoda, ale to jest taki urlop trochę dla chłopaków. Ze względu na to, że tak. No Gucci ma problemy z oddaczką, więc stwierdziłyśmy, że dobrze byłoby go zabrać nad morze, bo nawdychałby się jodu i może by mu troszkę to pomogło. A po drugie stwierdziłyśmy, że jak ma być taka kiepska pogoda, no to fajnie dla nich, bo będą mogli sobie pospacerować w pokoju. Właśnie nie będzie tłumów wtedy. No i też oni nie lubią takich mocnych upałów. Ale okazuje się, że póki co 3 dni były upały, jak widzicie, ja się zjarałam. No i póki co są upały takie, że tylko teraz te dwa ostatnie spacery i ten pierwszy są takie dłuższe, a tak w ciągu dnia to wychodzą tylko na taki krótki spacerek. No więc jutro w sumie mamy nadzieję, że będzie trochę gorzej, bo będą mogli sobie pospacerować i powdychać tego jodziku troszkę więcej, nie? Tak. No, no więc chciałam powiedzieć, że oryginalnie bijałyśmy właśnie od 16 do 18, a później ja upolowałam od 14 do 15. Tu właśnie w tym samym hotelu. I powiem wam, że był problem, żeby kupić nocleg od 15 do 16. To była masakra. To było w ogóle kupione rzutem na taśmę. I też pewnie właśnie cena była taka, jak była. Ale tak naprawdę dużo się nie różniło od tego, za ile patrzyłyśmy, było oryginalnie, bo patrzyłyśmy już miesiąc temu, żeby sobie właśnie kupić na ten długi weekend, ale no nie wiedziałyśmy właśnie, jak to będzie z pogodą, czy na ile to kupić i w ogóle. No i w końcu finalnie kupiliśmy od 16 do 18, a tak naprawdę później już od tego 14, także zostajemy tutaj 5 dni, jeszcze 2 przed nami. No ja chciałam dodać tylko, że szczerze ten, ja chciałam tylko dodać, że jakby ktoś się zastanawiał, że po co nam pieski na wyjeździe, że ona siedzą cały czas w hotelu, to Fabio i w ogóle Gucci nienawidzą upałów. To znaczy Fabio nienawidzi upału ani słońca, w ogóle słońca nienawidzi Fabciuś, a Guciuś nie potrafi pokazywać, że nie lubi słońca, także Fabio się też cieszy, kiedy może być nad ranem i wieczorem. Ale to jest głupota właśnie, że ludzie biorą psa na plażę, gdzie te pieski naprawdę się przegrzewają w ogóle. Że nasze w tym pełnym upale siedzą w pokoju, ale no, tak jak mówię, idziemy rano z nimi na dłuższy spacer właśnie na plażę, a teraz wieczorkiem właśnie idziemy sobie tutaj do lasku na taki dłuższy spacer. No i teraz wieczorem jeszcze o tej 21, po 21 będą mieli kolejny taki chyba najdłuższy spacer dnia. A przez to robimy bardzo dużo kroków, a dzisiaj nie miałam zegarka. Ale mimo to, że leżymy praktycznie pół dnia na basenie, to robimy 20 tysięcy kroków dziennie. Fabciuś tutaj się denerwuje, chce się bawić, także jeszcze muszę się z Fabcią pobawić. A potem będziemy się wybierać na gofra. Także tak, żegnam się z wami ja na ten moment i moja spieczona twarz. A mi się właśnie jeszcze przypomniało, że miałam wam pokazać te klapki killery, które tak obtarły moje stopy, tak Fabciuś? Powiedz, nie nadają się do niczego. Zobaczcie. One są tutaj takie luźne. No i tutaj
Farciś wam pokażę. Proszę bardzo. Mam ałka, bo tu po prostu przecinają stopę. Także naprawdę tego modelu klapek Off-White'a. Dzięki. Nie polecamy, tak? Są tragiczne naprawdę, bo tutaj w ogóle nie ma żadnej gąbki, ani nic, tylko taki, wiecie, materiał okropny. Coś naprawdę okropnego. Nie polecam. No i zgadnijcie, który jest czyj. Madziula tym razem znowu na mega bogato. U mnie jak zwykle. Ale masz dużo borówek. Tradycyjnie. Słuchajcie, widzieliście na ostatnim ujęciu, tam był gofr. Ja wam tutaj zrobię zbliżenie, co tam się znajdowało na tym gofrze. I co się okazało? Był tam ślimak. I okazuje się, jak to trzeba patrzeć, co się je. Okazuje się, że poszło się wymienić tego gofra na innego. Pani nas zapewniała, że oni myją owoce i w tak, ogóle. Tak, że kurczę, spadł się okazuje, ślimaczek. Że później na drugim gofrze też był ślimaczek. Tylko, ale ja chciałam to taki tyci, że to było ziarenka ryżu. Kinia do mnie mówi, zobacz, co jest w tej borówce. Rozkrojam tą borówkę, patrzę, tam się rusza malusień. Taki, mały. Nie wiadomo, ile ich zjadłyśmy. Podejrzewam, że sporo, ale już gofra na tym wyjeździe. Z borówkami nie zjem. No ja też nie, w ogóle nie mam, może rybkę później zjemy. Także taka to historia. Raz... Idziemy przepłukać gardło czymś, bo czuję, że ten ślimak stanął mi w gardle. Na przegryzienie tego ślimaka stwierdziliśmy, że weźmiemy frytki na patyku. Już można? Można, pan tutaj nam kręci zakręconego frytka na patyku. No i mamy to. Zakręcony frytek. Próbuj. To jest podobno jakiś hit, tak? Tak, nad morzem? Podobno. Fajne. Próbka. Wzięłyśmy z solą i z papryką, a można było różne smaki. Dobra? Teraz ja próbuję. I po tej zakręconej frytce jesteśmy na... Spróbowałam bardzo dobra, ale wydaje mi się, że jakby ona była... Dłużej w oleju, chrupiąca bardziej. Była lepsza. Tak, więc jutro może spróbujemy w innym miejscu, a dzisiaj pójdziemy chyba jeszcze na rybkę w związku z tym ślimakiem. Ale powiem wam, że taki typowo nadmorski wieczór, bo jest trochę chłodno i wieje. A ty jesteś pięknie opalona. Dobra, pokazuję wam panoramę. Zobaczcie, Bałtyk. Zachodu nie widać. Grzybowo 2024, sierpień. Gofrów już nie będzie. Gofrów już nie będzie. My idziemy w tamtą stronę, przejście do naszego wejścia, zejścia. No przepięknie. A tutaj jest w ogóle molo takie. I ostatnio był pan w Dzień Dobry TVN tutaj, na tym molo. Dużo, dużo ludzi. No to idziemy. I pieski też są, ale nasze są w hotelu, bo są zmęczone. No, także idziemy spacerować, wdychać jod. Załapałyśmy się na piękny zachód słońca. Chociaż obiektyw tutaj tego nie oddaje. No i idziemy do hotelu. Idę pyknąć jeszcze Madzie w... Ping-ponga? No. A my będziemy się już żegnać? Chyba no, tak, bo... Się. Dzięki za obejrzenie tego vloga. Oczywiście łapka w dół za tego ślimaka. Łapka w dół za ślimaka, no wiesz co... Zostawcie nam łapkę w górę pod tym filmikiem dla otuchy. No, żeby nie było więcej ślimaków, ani niespodzianek na tym wyjeździe, bo chyba nic nie będę jadła. No. Pa! Pa.